Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad, to jest punkt 13. Czytam projekt uchwały z druku nr 330. Uchwała w sprawie rozdysponowania środków zabezpieczonych w budżecie miasta na rok 2014 w ramach rezerwy celowej pod nazwą dofinansowanie dla dzielnic uczestniczących w budżecie partycypacyjnym w 2013 roku. Paragraf pierwszy. Środki w wysokości 83 tysiące zł zabezpieczone w budżecie miasta na rok 2014 w ramach rezerwy celowej pod nazwą dofinansowanie dla dzielnic uczestniczących w budżecie partycypacyjnym w 2013 roku przeznacza się na następujące zadania. Punkt pierwszy. Wykonanie przejścia dla pieszych przez ulicę Bronowicką do ulicy Staszczyka. Kwota 14 500 zł. Realizator Zarząd Infrastruktury Komunalnej z Transportu w Krakowie. Punkt drugi. Zamontowanie progu zwalniających na ulicy Nabłonie w Krakowie. Kwota 45 800 zł. Realizator Zarząd Infrastruktury Komunalnej Transportu w Krakowie. Punkt trzeci. Modernizacja oświetlenia ulicznego przy ulicy Sołtysa Lytmara. Kwota 22 700 zł. Realizator Zarząd Infrastruktury Komunalnej Transportu w Krakowie. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Dzięki uchwale Rady Miasta Krakowa dzielnice, które dostąpiły do pilotażowego projektu pod nazwą budżet partycypacyjny, otrzymały na jego realizację dodatkowe środki finansowe, w tym dzielnica 6 Bronowice 83 tysiące zł. I teraz, Szanowni Państwo, ponieważ no, dotyczy to w zasadzie gospodarki komunalnej i jakby informacji, Komisji Informacji i Promocji. Wiem, że Komisja Informacji i Promocji spotkała się i wydała pozytywną opinię. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, odstąpiłbym od ogłoszenia przerwy w celu wydania opinii przez Merytoryczną Komisję Gospodarki Komunalnej w tym zakresie, a dyskusję przeprowadzimy w trakcie dyskusji. Nie widzę, dziękuję. W takim razie otwieram dyskusję w tej sprawie. Chociaż może zanim jeszcze otworzę dyskusję, to jakby przybliżę troszkę. Jak Państwo pamiętacie, dzięki temu, że przystąpiliśmy, zgłosiliśmy akces przystąpienia do budżetu obywatelskiego, tak zwanego partycypacyjnego, z kilku dzielnic, które zgłosiły akces, zostaliśmy wybrani, jak również dzielnica 4 i 7. I dzięki temu jakby w nagrodę Rada Miasta przekazała środki finansowe w wysokości, przynajmniej dla naszej dzielnicy, takiej, jaką żeśmy przeznaczyli na ten budżet partycypacyjny w tym roku. Co to oznacza? Oznacza to, że zrealizowane zostaną wszystkie projekty zgłoszone przez mieszkańców. Dwa pierwsze projekty w ramach właśnie środków priorytetowych, a trzy kolejne w ramach tych dodatkowych środków przyznanych przez Radę Dzielnicy, więc myślę, że tutaj Rada Dzielnicy ma się czym pochwalić i ma sukces. Otwieram dyskusję, jeśli ktoś by z Państwa chciał zadać. Bardzo proszę. Ja chciałem, była też dyskusja, jakby pomimo braku tego projektu uchwały wczoraj na Komisji Gospodarki Komunalnej. Jest to oczywiście okoliczność pozytywna, jak najbardziej. Natomiast ja mam pytanie, ponieważ jak Pan Przewodniczący dobrze wie, pewnie szereg osób, członków Rady też, progi spowalniające są elementem, który budzi pewne emocje. Kilka miesięcy temu, czy kilkanaście miesięcy temu był wniosek mieszkańców w tej sprawie. Ja przeszedłem po tej ulicy, po wszystkich mieszkaniach z zapytaniem o opinię na temat wtedy było jakby renowacji zniszczonych progów, które tam teraz częściowo funkcjonują. No i opinia nie była jednoznaczna. Moje pytanie w konstatacji tej myśli jest takie, czy przed realizacją tego projektu powinniśmy jeszcze mieszkańców się o ten temat zapytać, czy po prostu uważamy, że wola wyrażona we wniosku także mieszkańców, że części jest realizowana. Znaczy nie, no tym się charakteryzuje budżet obywatelski, że to obywatele zgłaszają projekty, one są tylko pod względem merytorycznym ocenione, czy jest możliwość, że realizacja nasza, cytuję, jednorocznym, czy nie, czy mieszczą się w puli środków, które Rada przeznaczyła, czy też nie. Natomiast później są oceniane przez mieszkańców w formule głosowania i tutaj to kilkaset tych punktów
zdobył ten projekt i nam trudno nawet przeprowadzać referendum jakieś, bo referendum to było głosowanie. No właśnie, jeżeli nie został wybrany, to znaczy, że nie zdobył takiego uznania. Oczywiście trudno, żeby zdobył, bo ten problem dotyczy ograniczonej liczby mieszkańców. Ja rozumiem, jaka jest idea budżetu partycypacyjnego, tylko chodzi o to, żebyśmy po prostu realizując tą słuszną ideę, nie spotkali się z sprzeciwem osób, które albo o budżecie partycypacyjnym nie wiedziały, albo nie przestali tych progów, a po prostu głosowano na inny projekt, nie wiedziałem, że jest taki. Panie Łukaszu, to nie jest nam, to nie my będziemy oceniać to. Jeśli byłoby na przykład 10 projektów i powiedzmy z naszych środków zrealizowaliśmy 2, dostaliśmy 83 tysiące, zrealizowaliśmy 3, a 5 jeszcze byłoby oczekujących, to by ten 5 nie było zrealizowany. Ale utrzymaliśmy gradację zdobytych punktów. No to akurat nie udało nam się. Jakby też środki starczają, bo być może ostatnie zadanie by nie było zrobione, tak? Także proszę zwrócić uwagę, że progi zwalniające są na drugim miejscu. Czyli na przykład jakby powiedzmy brakło 22 700 zł albo 70, to by nie było zrobione ostatni projekt, czyli modernizacja siedzenia. Ponieważ są środki, pracujemy te projekty. Nie da się oceniać. To jest inicjatywa obywatelska, więc jesteśmy jakby troszkę w nie ma takiej procedury weryfikacji. Nie ma. Nawet w projekcie uchwały czy nie ma czegoś takiego, że jeszcze ktoś będzie weryfikował, referenda robić, jak nie. Referendum czy ten to jest właśnie to głosowanie. Większość decyduje zamieszcz. Znaczy, ja nie wiem, czy tutaj taka sytuacja zachodzi, ale faktycznie, gdybyśmy na przykład realizowali wszystkie zgłoszone propozycje od dodatkowej środki, to jest taka możliwość, że ktoś zgłosił jakiś pomysł, jako jedyny na niego zagłosował, jest to przeciwko wszystkim mieszkańcom, no to zrealizujemy. A tu takiej sytuacji nie ma, bo to nie są chyba wszyscy, bo to chyba jeszcze nie ma. Bo ile było w sumie wszystkich projektów? Było ich więcej niż te, które zrealizujemy. Nie. W sumie... Nie? To są wszystkie, które zrealizujemy, tak? A wiadomo, ile było głosów? Przepadła ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Piastowskiej od Bronowickiej do Armii Krajowej z uwagi na cykl dwuletni przekroczone środki, tam 200 tysięcy były wycenione. Przepadł ogródek czy zagospodarowanie działki przy Krzywym Zaułku, bo też cykl dwuletni i też 200 tysięcy zostało to wycenione na 200 tysięcy. To jest druga. Przepadła, że tak powiem, sper, tak, poetki to tak nazwane, ale powiedzmy przy Mynówce Królewskiej, też z uwagi na to, że w cyklu dwuletnim, bo tam obrony na budowę, tam były projekty ścieżek, chodników i tak dalej. I też kwota przekraczała 75 tysięcy. No to chyba było 8, czyli to myślę, że te 3 przepadły, tak? Że w ogóle nie brał udziału w głosowaniu, został jakby odrzucony. Natomiast te pozostałe 5 wzięły udział i tak jak mówię, tu jest według kolejności zdobytych punktów ustalona gradacja. Jeśli mogę... Tak bardzo proszę. Jak rozumiem, idea jest taka, czy w związku z tym, że wszystkie 5 projektów, czy właściwie te 3, o których rozmawiamy, przeszły ocenę formalną, były zgłoszone w ramach budżetu partycypacyjnego, to niezależnie od tego, czego one dotyczą, realizujemy to. Ale może te środki wydać najlepiej pieniądze? Były promocje, były w gazetce bronowickiej prezentowane. Nie, jesteśmy na siebie. Musimy to zrealizować, nie możemy nic. No przychodzisz tak, że powiedzą jak to. Złożyliśmy projekt partycypacyjny, my decydujemy, głosowaliśmy. Tak. Bardzo proszę pana. To znaczy jeszcze można go zgłosować? Pan Nowak, tak. A jeśli można, drodzy państwo, bo dotarły do mnie takie informacje a propos tego placu zabaw, czy placu sportowego przy ulicy Krzywy Zaułek. Otóż tam wystąpiło takie zjawisko, że nie było czytelnych reguł gry i osoba i osoby, bo tam właściwie było grono, które przygotowywały ten projekt, były do samego końca utwierdzane, że projekt jest niemal doskonały. Zrobili to ponoć ludzie, zawodowi architekci, było to robione w porozumieniu z Zikitem i wszystko było dobrze do momentu złożenia tego projektu. Jak ten projekt został złożony, to pani, która kierowała właściwie przygotowaniami tego, będąc na wakacjach, otrzymała telefon albo maila, że projekt przekracza budżet. No i pytanie jest takie,
Dlaczego nie ma jasnych reguł gry od samego początku, czytelnych zasad uczestnictwa w tych projektach? Jeśli by było wiadomo od samego początku, że one mają się mieścić w pewnej kwocie, to osoby przygotowujące takie zadania są w stanie wcześniej sprawdzić, ewentualnie ograniczyć zakres projektu tak, aby się mieścił. Te osoby, które ten projekt przygotowały, czują ogromne rozżalenie, czego ja się nie dziwię. I właściwie w tym momencie należałoby zapytać, czy w przyszłym roku również ten budżet partycypacyjny będzie rozpatrywany przy tak nieczytelnych, niejasnych zasadach? Czy znowu mieszkańcy, którzy bardzo serio do tego projektu podeszli, poczują się do pewnego stopnia oszukani? Czy też coś w tym zmienimy, spróbujemy te reguły, że tak powiem, oczyścić, żeby one były jasne, proste, zrozumiałe dla każdego? Żeby nie było takiej sytuacji, że po wykonaniu ogromnej ilości pracy wszystko to idzie do kosza. I to jest, że tak powiem, zupełnie przeciwskuteczne celowi, jakiemu miał służyć budżet partycypacyjny. Po prostu zniechęca mieszkańców do tego, aby się angażowali w jakiekolwiek sprawy społeczne. Ja myślę, że cała informacja o przeprowadzonej działalności w zakresie budżetu partycypacyjnego została po pierwsze nagłośniona przed przystąpieniem do wszystkich spraw. Odbyły się spotkania z mieszkańcami. Prowadzącą, bo teraz się nie mówię, była tutaj nasza pani rada w tych sprawach. Uczestnicząca. Następnie były wieszone plakaty w tej sprawie, żeby składać określone wnioski. Wnioski te zostały przeanalizowane, obliczone zostały punkty i końcowa klasyfikacja wszystkich projektów została podana również w Gazecie Pomorskiej. W związku z tym, gdyby nie było pieniędzy, no to byśmy oczywiście tych trzech projektów nie realizowali, ponieważ otrzymali dodatkową premię. W związku z tym jest propozycja, żeby zrealizować te wszystkie, które zostały wybrane i zaliczone do realizacji. Więc ja nie widzę tutaj podstaw negowania w tej chwili zasad przeprowadzonego postępowania. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że te 83 tysiące to jest bonus, tak? Rzecz, którą trzeba wykorzystać. I to Rada zadecyduje. Oczywiście nie podjęliśmy już decyzji, że my te progi stawiamy, czy my to przejście budujemy, tak? Tylko to Rada zadecyduje, a najważniejszym chyba tym faktem, jeśli chodzi o progi, jest to, że to nie jest nowa inwestycja, tylko to możemy potraktować również jako remont, prawda? No, ale to ja już tłumaczyłem, że tutaj to nie jest, nie możemy przeprowadzać konsultacji, nie ma czegoś takiego. W zasadach przynajmniej tworzenia i przeprowadzania budżetu obywatelskiego, czy to w Warszawie, czy w Łodzi, czy w innych miastach, które to też realizują. Natomiast chcę powiedzieć, że nie jest prawdą to, co pan mówi, panie radny Nowak, dlatego że wszyscy mieszkańcy na trzech spotkaniach byli informowani, że środki są określone, jest to kwota 75 tysięcy złotych na projekty i opracowując projekty trzeba się liczyć z tym, że te projekty, które będą przekraczać pieniądze, które przeznaczyła Rada na budżet partycypacyjny, czyli kwota 75 tysięcy złotych, lub nie będą mogły być zrealizowane z uwagi na to, że muszą być zrealizowane w cyklu dwuletnim, to takie zostaną, znaczy przepadną, no, nie będą brały udziału później w prezentacji i głosowaniu. I tak też się stało. Ja już nie pamiętam, ale chyba dokładnie, znaczy ja powiem tak, projekt pięknie zrobiony. Naprawdę projekt tego placu zabaw, powiedzmy, kapitalnie zrobiony i to muszę podkreślić, natomiast no przeszacowany, no, te wszystkie urządzenia, te wszystkie prace miały coś około 200 tysięcy kosztować. Czyli, a mieliśmy tylko 75. Co też, jeśli byśmy nawet zaakceptowali, to wcale nie wiadomo, gdyby został okrojony do 75 tysięcy, czy byłby zrealizowany, bo może w głosowaniu mógłby nie uzyskać odpowiedniej liczby punktów, więc to jest też takie niepewne, tak? Bo gdyby zadecydowali jeszcze mieszkańcy. Ale jak pan wie, to był pilotażowy program, tak? Zaproponowany przez organizację pozarządową, która zaprosiła do udziału trzy dzielnice w sumie. To znaczy zgłosiło sobie akcesy 8 czy 10, stowarzyszenie wybrało 3. I tuśmy, jak to się mówi, to jest pilotaż, więc później była ewaluacja, pewne wnioski wynikające z tego.
I teraz, ponieważ zostały pieniądze zapisane w budżecie miasta jako budżet partycypacyjny dzielnic i także budżet ogólnomiejski, na ogólnomiejskiej kwota 3,5 miliona złotych, na dzielnicowy 1,5 miliona złotych, trwają prace intensywne, po pierwsze nad wypracowaniem zasad, w którym uczestniczy kilka organizacji pozarządowych, radni miasta Krakowa, radni dzielnic, jak również urzędnicy. I już się odbyło kilka spotkań. Chcę powiedzieć, że też Rada Miasta zgłosiła projekt uchwały Rady Miasta w sprawie budżetu obywatelskiego. I też można powiedzieć, że dzisiaj się zakończyły prace nad poprawkami do tej uchwały. A 19 lutego będzie przyjęty prawdopodobnie ten projekt uchwały. I wtedy już zostanie nadany rytm jakby realizacji w tym roku budżetu partycypacyjnego, na który prawdopodobnie każda dzielnica dostanie 100 tysięcy złotych, natomiast troszkę mniej zostanie z tej puli ogólnomiejskiej, bo część pieniędzy, około 400 tysięcy, być może będzie przeznaczone na promocję, przeprowadzenie głosowań, no, tych kosztów, które są związane z realizacją, a zwłaszcza z promocją budżetu partycypacyjnego. I tak się powie, 40 tysięcy może dużo, ale propozycja pada 5 tysięcy dla dzielnicy, no 10 dzielnic już jest 50 tysięcy, 18 już jest 80 tysięcy, tylko dla dzielnicy, tylko 5 tysięcy. I to na co? Na ulotek, przesyłki bezadresowej, plakatów, nie, toneru i tak dalej, papieru, innych rzeczy. Więc urny, inne rzeczy. Więc tutaj to są, z jednej strony się wydają duże pieniądze, a z drugiej strony małe. No, organizacje pozarządowe są zdania, że ponieważ to będzie pierwszy raz robione, że te pieniądze na promocję powinny być znaczące, nawet w granicach 80 tysięcy złotych, na co nie ma zgody z kolei radnych. Tak mi się wydaje, radni stoją na stanowisku, że może góra 30 tysięcy, nie wiem, może będzie więcej. Ale to, tak mówię, to jest dyskusja. I między innymi też była sprawa poruszana i to będzie określone, ale nie w uchwale, ale już w zarządzeniach prezydenta, na zasadzie takiej, co w przypadku, jeśli projekt zgłoszony czy w radach dzielnic, czy faktycznie powiedzmy taki ogólnomiejski, okaże się, że projekt przekracza kwotę zaplanowaną. I właśnie po to był ten pilotaż, że teraz już wiemy, i to sygnalizowałem między innymi, że no, musi być jakaś możliwość zweryfikowania tych projektów i będzie taka szansa dla projektodawcy, że ograniczy na przykład projekt do kwoty, która przypada, jeśli chodzi o dzielnicę, będzie to 100 tysięcy, jeżeli o budżet miejski, prawdopodobnie 2 miliony tam trzymać. Więc taka szansa będzie i właśnie dzięki temu, że przeszliśmy ten chrzest bojowy w naszej dzielnicy. Bardzo proszę, panie Romano. Panie przewodniczący, ja tu się chciałem jeszcze tylko odnieść w ten sposób, ponieważ miesiąc temu przegłosowywaliśmy uchwałę, gdzie do budżetu partycypacyjnego z środków priorytetowych dokładaliśmy 8 tysięcy. Czy teraz nie można by wrócić znowu do środków, żeby wróciły do priorytetów i zabezpieczyły nam jeszcze inne rzeczy? Natomiast te środki, bo tutaj jest sprawa kontrowersyjna, bo niektórzy chcą, niektórzy nie chcieli, te robić, żeby po prostu zwolnić te środki, które myśmy dorzucili do budżetu partycypacyjnego pochopnie, bo teraz przychodzi z dnia na dzień ta uchwała, żebyśmy mieli jeszcze jakąś rezerwę. No, a to przychodzi dzisiaj, wczoraj tego nie było na komisji, w ogóle nie możemy się czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos, zanim odpowiem na to pytanie? Ja tylko z jedną sprawą, mianowicie, jak Pan Przewodniczący powiedział, ten projekt był świetny. Czy zatem nie byłoby elementem szacunku dla osób, które przygotowały ten projekt, wysłać im krótkie wyjaśnienie, dlaczego ich projekt nie został przyjęty w ogóle, bo nie został poddany pod głosowanie? Te osoby są rozżalone i nie wiedzą dlaczego. To, że przez telefon ktoś im naopowiadał jakieś rzeczy, nawet nie wiedzą kto, to nie jest wyjaśnienie, dlaczego tak dobry, jak Pan podkreślił, projekt nie był w ogóle wzięty pod uwagę, nie był głosowany. Odpowiadam na pytanie Pani Wety. Zarząd nie zgadza się z takim myśleniem. Nie zgadza się z takim myśleniem. Mało z tego, gdyby zaistniała sytuacja taka, że brakłoby środków finansowych na któreś z tych zadań, to byśmy starali się naprawdę dokonać przeglądu jeszcze w priorytetach, żeby Radzie zaproponować właśnie dofinansowanie któregoś z tych zadań, żeby
żeby wszystkie były zrealizowane. Jest to naprawdę nagroda za wysiłek mieszkańców, że uczestniczyli w spotkaniach, przygotowali projekty i liczą na to, że one zostaną zrealizowane. Natomiast jeśli chodzi o odpowiedź na pytanie, czy zostali powiadomieni, czy nie, chcę powiedzieć, że po pierwsze, tu występowało kilka podmiotów, które współpracowało. Informacje na temat, że nie przeszły weryfikacji te projekty, niektóre projektodawcy otrzymali na ostatnim spotkaniu, to jest po pierwsze. Po drugie, byli informowani przez odpowiednie jednostki, które weryfikowały to, a tu mam na myśli, jeśli chodzi o te sprawy, Zarząd Infrastruktury Komunalnej Transportu. Ja też udzielam odpowiedzi. Oczywiście, znowuż mówiąc, powiedzmy, to był pilotaż i też w uchwale będzie zapisane, że projekty, które nie zostaną zakwalifikowane, zostaną odrzucone, ale projektodawcy dostaną uzasadnienie dlaczego. I tak jak mówię, no, potwierdza się to, że dobrze się stało, że w ubiegłym roku taki program pilotażowy został zrealizowany. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę, w takim razie zamykam dyskusję i obrady na tym porządku obrad. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych za podjęciem uchwały, bardzo proszę o podniesienie ręki do góry, a Pani ma głos o przyjęcie głosu. Dziękuję. Pan Łukaszu. Kto jest przeciw? Trzy osoby. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Jedno. Na podstawie wyniku głosowania stwierdzam jednoznacznie, że Rada Miejska przyjęła uchwałę.